Najistotniejsza jest jedna rzecz. To nie możemy w tym momencie my próbować tłumaczyć się z czegoś, czego nie zrobiliśmy. Błąd został popełniony tak naprawdę po prostu, czy to w Ministerstwie Edukacji Narodowej, czy gdzieś po prostu wyżej. Natomiast samorządy robią wszystko, praktycznie, bo podkreślę jeszcze raz, wszystkie samorządy, jakie znam, robią praktycznie wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ten system oświaty funkcjonował. Bo ja już mówię o całym funkcjonowaniu systemu oświaty. Na przykładzie Turku pokazuje, że 50% dokładamy do oświaty. Jeżeli dokładamy do oświaty, to wiadomo, że z tych pieniędzy, które posiadamy, nie będziemy w stanie wykonać innych zadań, które są również nałożone przez ustawodawcę. Jeżeli mówimy o strajku, to też trzeba pamiętać, że przecież to, co powiedziała pani kierownik Purcell-Kowalska, że ten strajk to nie urodził się z dnia na dzień. Ta sytuacja nabrzmiewała latami i doszli nauczyciele do ściany i powiedzieli dość. Sprowokowane to być może było również innymi sytuacjami, które gdzieś tam tym systemem rozdawnictwa, który się teraz pojawił i jest bardzo modny w Polsce. I też kolejna grupa zawodowa, która powiedziała, że też chcą lepiej zarabiać. I ja ich doskonale rozumiem, bo jeżeli dostali jedni, to czym mają nie dostać drudzy? I myślę, obawiam się, że to nie koniec. Obawiam się, że kolejne grupy zawodowe będą tak samo dochodziły swoich roszczeń po prostu w taki lub inny sposób. No tak niestety się dzieje, jeżeli po prostu podejmuje się pewne decyzje. To będzie efekt domina. Teraz jesteśmy przy oświacie. Za jakiś czas być może spotkamy się przy innej grupie zawodowej. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj ze względu na sytuację, jaka jest w oświacie w całym kraju i oczywiście również akcja strajkowa dosięgnęła naszego miasta Turku. Jesteśmy właściwie tutaj z panem wiceburmistrzem do spraw społecznych i z panią kierownik też do spraw społecznych po objeździe wszystkich naszych szkół i przedszkoli, czyli zwizytowaliśmy 6 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe w 5 budynkach, bo wszystkie budynki odwiedziliśmy. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy, na początek strajku, który właśnie trwa na terenie miasta Turku w oświacie i jaki trwa w całym kraju. Jeżeli chodzi o miasto Turek, to wszystkie przedszkola i wszystkie szkoły wyraziły gotowość do podjęcia strajku i strajk właśnie ma miejsce. Dzieci, które wcześniej były zgłoszone przez rodziców do tego, że jednak nie mają z kim ich zostawić, są objęte opieką w przedszkolach. Jeżeli chodzi o szkoły, to wiadomo, że w tym momencie też młodsze dzieci, tak jest na przykład w szkole podstawowej numer 5, podejrzewam, że w każdej z tych szkół... Numer 1 z dwójka dzieci, czwórce i dwójka dzieci. A tutaj było chyba sześcioro dzieci w szkole podstawowej numer 5, czyli te dzieci, które rzeczywiście rodzice nie mieli co z nimi zrobić, to są objęte opieką, które w tym momencie też mają jakieś takie zajęcia. Wszystkich... 10 osób, tak? Tak, około 10 osób po prostu, jeżeli chodzi na dzień dzisiejszy. Oczywiście mówimy o pierwszym dniu strajku. My ze swojej strony jako samorząd też przygotowywaliśmy się do tej akcji strajkowej, bo nie można powiedzieć, że czekaliśmy na ostateczne rozwiązanie. Liczyliśmy jednak, że rząd dogada się ze związkami zawodowymi, a właściwie to nie tylko ze związkami zawodowymi, bo pamiętajmy również, że nie tylko związki zawodowe strajkują, ale strajkują nauczyciele i pracownicy również niepedagogiczni, którzy po prostu nie są w żadnym związku zawodowym, więc trzeba tutaj bardziej mówić o akcji strajkowej nauczycieli, a nie tylko mówić o akcji strajkowej jednego związku zawodowego czy drugiego. Bo jeżeli chodzi o Turek, to związek zawodowy, zarówno Związek Nauczycielstwa Polskiego, jak i Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Solidarność też również jest... uczestniczy w akcji strajkowej. Jaka będzie sytuacja, trudno nam powiedzieć. Mam nadzieję, że rzeczywiście działania podjęte zarówno ze strony związków zawodowych, jak i przez rząd doprowadzą do szczęśliwego finału, bo pamiętajmy, że zbliża nam się tutaj czas za chwileczkę odbywania egzaminów końcowych zarówno dla gimnazjów, jak i tydzień później dla 8 klas szkół podstawowych.
Jeżeli chodzi o przygotowanie do gimnazjów, to mamy wariant awaryjny. Oczywiście jesteśmy, jeżeli jako miasto przygotowani na egzaminy, na przeprowadzenie egzaminów, jeżeli chodzi o szkoły tutaj gimnazjalne, bo mówimy o tym pierwszym etapie. I również na drugi etap będziemy przygotowani, jeżeli chodzi o przeprowadzenie egzaminów. Natomiast to nie rozwiązuje problemu, bo pamiętajcie Państwo, że samo przeprowadzenie egzaminów to jest jedno. Tylko pamiętajmy, że ktoś musi potem te prace gimnazjalne sprawdzić. I tutaj się zaczną, podejrzewam, większe problemy niż przy samym przeprowadzeniu tej procedury egzaminacyjnej. I to będzie problem. To będzie problem dla wszystkich, nie problem tylko dla miasta Turku, to będzie problem dla wszystkich gmin, czy to powiat turecki, czy to województwo wielkopolskie, czy cały kraj, ponieważ te egzaminy, pamiętajcie Państwo, po przeprowadzeniu ktoś musi po prostu sprawdzić te egzaminy. I to nie mogą być osoby, że tak powiem, wzięte przypadkowo, które mają kwalifikacje pedagogiczne, które być może nie wykonywały tego zawodu już bardzo dawno, albo przeszły na emerytury, albo ewentualnie no, mają kursy pedagogiczne i mogą brać udział w samej procedurze egzaminacyjnej, natomiast przy sprawdzaniu prac egzaminacyjnych już niestety nie. Dlatego też wierzymy, że ten strajk zakończy się bardzo szybko ze względu na przede wszystkim na tych młodych ludzi, na uczniów, którzy mają właściwie początek swojej takiej drogi życiowej. To nie znaczy, że w jakikolwiek sposób nie rozumiemy nauczycieli, żeby była pełna jasność. Bo ta sytuacja nie wzięła się nagle, nie wzięła się z dnia na dzień, po prostu ta sytuacja nabrzmiewała z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, aż w końcu nauczyciele stanęli pod ścianą i doszło do takiej sytuacji, z tego co nawet jak byłem w jednej ze szkół, to się dowiedziałem, że akurat to jestem akurat pierwszym burmistrzem w historii właśnie po 90 roku, gdzie akurat jest akurat akcja strajkowa, bo do tej pory nigdy na taką skalę nie było takich akcji niezadowolenia społecznego ze strony nauczycieli i nigdy nie było strajków. My ze swojej strony robimy wszystko, żeby złagodzić po prostu to, co się dzieje, czy będzie działo na terenie miasta Turku, jeżeli chodzi o strajk. Natomiast trzeba pamiętać, że na pewno nie jesteśmy w stanie, żaden samorząd nie jest w stanie zapewnić tak fachowej opieki, jak kadra pedagogiczna. My możemy na jakiś czas złagodzić pewne działania, czy tą falę która strajkową w czasie, natomiast nie rozwiążemy tego problemu za nikogo. Może powiem tyle, jeżeli chodzi o samorząd, to już niejednokrotnie o tym mówiłem i będę powtarzał w nieskończoność, że mamy niewystarczające środki na funkcjonowanie oświaty. To są niewystarczające środki, jeżeli się mówi, że dostajemy wystarczające środki na to, że subwencji oświatowej powinno nam wystarczyć, to jest bzdura. To jest nieprawda. My mamy środków na 50% funkcjonowania oświaty. Tak mówiąc już, żeby łatwiej, może to już nie będę podawał konkretnie na 50%, tak? I drugie 50% musi dołożyć w tym momencie samorząd miasta Turku. Z czego dokładamy? Ano dokładamy z pieniędzy wszystkich mieszkańców Turku, z pieniędzy podatników. Jeżeli mówimy o kwocie, to jest to około ponad 15 milionów złotych. Tak? Ponad 15 milionów złotych. To proszę zauważyć jedną rzecz. Gdybyśmy nie musieli dokładać do oświaty, bo by wystarczyło subwencji oświatowej, to ile by miasto Turek było w stanie wykonać inwestycji za te pieniądze? I to jest taka sytuacja, że też w pewnym sensie chcielibyśmy, żeby w końcu osoby zarządzające krajem, obojętnie jaki to byłby rząd, tutaj podkreślam, nie chodzi po prostu o konkretny rząd, tylko o wszystkie rządy, żeby rzeczywiście przestali nam dawać tą subwencję oświatową. My nie chcemy tej subwencji oświatowej. Niech po prostu rząd polski utrzymuje właśnie tą kadrę pedagogiczną, to wszystkie, to nie daje nam subwencji, natomiast samorządy mogłyby otrzymać tylko do utrzymania budynki, bo są na terenie miasta Turku i w tym momencie pracowników niepedagogicznych. I proszę mi uwierzyć, że rzeczywiście byśmy mogli więcej środków wyasygnować na remonty tych szkół, że rzeczywiście nasi uczniowie, nasi młodzi mieszkańcy mogliby funkcjonować w dużo lepszych warunkach lokalowych. Druga rzecz, być może z takich środków byśmy mogli wyasygnować dodatkową kwotę na dodatkowe zajęcia właśnie, żeby jakieś specjalizacje na przykład, jeżeli to jest przedmioty ścisłe, przedmioty humanistyczne, naukę języków obcych, czy nawet jeżeli mówimy nawet o wychowaniu fizycznym, o dodatkowych zajęciach sportowych.
Wtedy rozumiem, że samorząd mógłby tak z tych pieniędzy po prostu dołożyć. Natomiast na samo funkcjonowanie oświaty żaden samorząd nie będzie w stanie tego udźwignąć. Zresztą pierwszym takim sygnałem, który już teraz właściwie już poza tym strajkiem, który pewnie też ma duży wpływ na kadrę pedagogiczną, to jest to, że odchodzi nam jeden rocznik. I proszę pamiętać, za odejściem jednego rocznika kryją się również dramaty nauczycieli. Bo wiadomo, że w tym momencie odejście rocznika powoduje, że część nauczycieli może nie znaleźć godzin w naszych szkołach. I to jest podstawowy taki problem. Tyle tytułem wstępu. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, albo jeżeli Pani Kierownik by coś, czy Pan Wiceburmistrz chciał coś od siebie dodać, bo czegoś nie powiedziałem, to bardzo proszę, teraz jest akurat najlepszy moment. Podkreślę jeszcze raz, miasto Turek jest przygotowane na ten moment w taki sposób, jak tylko mogliśmy najlepszym się przygotować. Liczymy, rozumiemy nauczycieli, także w tym momencie wiemy, że tak naprawdę już nie tylko walczą teraz o pieniądze, ale walczą też przede wszystkim, proszę Państwa, o podstawę programową. O tym się w ogóle nie mówi. Nie mówi się o rzeczach najistotniejszych tak naprawdę dla wszystkich po prostu tych młodych ludzi. Mówi się tylko o wynagrodzeniu. To nie chodzi tylko o wynagrodzenie, tylko rzeczywiście w tym całym natłoku informacyjnym przebija się tylko jedna kwestia, że nauczyciele chcą zarabiać więcej. Chcą zarabiać więcej, to prawda, natomiast też chcą unormowania sytuacji w systemie oświaty. Jestem z wykształcenia nauczycielem i mam, tak się składa, dla mnie nie do końca szczęśliwie, że mam dziecko w 8 klasie. I za tydzień czasu nie tylko jako burmistrza teraz mnie dotykać będzie strajk nauczycieli, ale będzie mnie dotykać też jako rodzica. Tak niestety się po prostu to wszystko poukładało, dlatego też wiem, jak obciążeni są uczniowie tych, których dosięgnęła reforma oświaty i łatwo się mówi, jak się stoi po prostu z drugiej strony, po prostu nie ma się po prostu bezpośredniego kontaktu z takim dzieckiem, na którym tutaj nam gdzieś indywidualnie zależy, tak? Bo łatwo mówić po prostu, że pewne rzeczy chcemy wprowadzić, bo będzie lepiej, bo będzie fajniej i tak dalej. Nie jest fajniej. I to wiem po prostu z własnego doświadczenia, czego doświadczam każdego dnia, że widzę, ile godzin musi poświęcić moje dziecko na naukę, a jakie tego będą efekty, nie wiem, bo nawet nie wiem, czy będzie miało przeprowadzony egzamin klas ósmych i kto w ogóle sprawdzi ten egzamin klas ósmych. I tu jest największy problem, tak naprawdę związany z tym wszystkim. My ze swojej strony jesteśmy przygotowani na to, żeby rzeczywiście wspierać rodziców. Tutaj zresztą zostały uruchomione i telefony, i uruchomione jest po prostu na internecie cały czas. Na bieżąco informujemy tak naprawdę rodziców. Tą konferencję zwołaliśmy po to, żeby też w pewnym sensie uspokoić przede wszystkim rodziców, że no nie jest tak, jak gdzieś tam nieraz po prostu można wysłuchać w niektórych tych publikatorach, że po prostu, że to się nie odbędzie, tamtego nie będzie, to jest źle, tamto jeszcze gorzej, nie wiadomo co z tymi dziećmi. My mamy na dzień dzisiejszy sytuację opanowaną na tyle, na ile da się ją po prostu nad tym zapanować. Bym prosił ewentualnie, jeżeli tutaj jest możliwość, to Pani Purcel Kowalska. O strajku nie mówi się od dzisiaj czy od 2 tygodni. O strajku nauczyciele mówią już od grudnia, od początku roku. My zdajemy sobie z tego sprawę, że to jest trudna sytuacja nie tylko dla dzieci i dla rodziców, dla kadry pedagogicznej również, ponieważ zaczynają być podziały w związkach zawodowych. Solidarność wszyscy na bieżąco obserwujemy, co wczoraj wieczorem się stało w niedzielę o godzinie 22 czy po godzinie 22. Nauczyciele z Solidarności z Turku, tak jak cała Wielkopolska, wspólnie prowadzą akcję strajkową. Ze strony miasta rozmawiamy od dłuższego czasu, bo już od 3 tygodni, z burmistrzem oraz z jednostkami instytucji kultury, miejski ośrodek pomocy społecznej i tutaj głównie centrum wolontariatu jest zaangażowane w pomoc, w opanowanie tej trudnej sytuacji na tyle, co my możemy zrobić. W tym momencie chciałam właśnie podziękować wszystkim, którzy są pod telefonami, bo mamy też taki sztab, bazę wolontariuszy,
gdybyśmy nie mogli spełnić wszystkich oczekiwań rodziców, którzy w piątek nam zgłosili swoje przybycie, bo o strajkach rodzice byli poinformowani za pośrednictwem Librusa, w kontaktach bezpośrednich i na piątek ubiegły tydzień 42 rodziców zadeklarowało przyprowadzenie dzieci do przedszkoli. Dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej, jest tych uczniów, tych dzieciaszków jest mniej w przedszkolach. To są generalnie grupy 8-osobowe, są przedszkola, gdzie jest jedno dziecko, dwójka dzieci. W każdym przedszkolu, do każdego przedszkola jest oprócz dyrektora, wicedyrektora, jest też przypisana grupa 2-3 wolontariuszy. Gdyby rodzice postanowili dzisiaj te dzieci przyprowadzić, mimo tego, że nam nie zgłosili tego wcześniej. Tutaj myślę, że jeżeli to będzie trwało dzień, dwa, to dyrektorzy i organy prowadzące jesteśmy w stanie to opanować, ale tak naprawdę jeżeli to będzie rozciągnięte w czasie, a to niestety nie jest zależne od nas, to może być trudna sytuacja, bo tak jak mówię, że te pierwsze dni to rodzice też ze zrozumieniem i jakimś takim solidaryzowaniem się z tą grupą nauczycielską podchodzą do tego. Ale tak jak burmistrz mówił, że tutaj mam nadzieję, że wspólna odpowiedzialność rządzących i tutaj przedstawiciele związków zawodowych wypracują jedno wspólne stanowisko i nie będziemy długo oczekiwać na rozwiązanie, bo tak jak mówię, to jest sytuacja kryzysowa nie tylko dla rodziców i dzieci, ale również dla nauczycieli, jak i organów prowadzących, bo my tak naprawdę nie jesteśmy winni tej sytuacji, to my nie podejmowaliśmy decyzji o podstawie programowej, to my jako samorządy zostaliśmy postawieni pod ścianą w zakresie wprowadzenia reformy oświaty. Wszyscy pamiętamy, jak to było wprowadzane. W momencie, kiedy wprowadzaliśmy uchwałę w sprawie sieci szkół, nie znaliśmy podstawy programowej i niestety przyszło nam się zmierzyć z tym trudnym zadaniem i w tym momencie ja dziękuję bardzo, że wszyscy odpowiedzialnie do tego podeszli i że w Turku włączyliśmy gimnazja w strukturę szkoły podstawowej i dzięki temu uchroniliśmy jeszcze większych problemów, jakie mogły nas czekać, gdybyśmy zrobili odrębne szkoły. Tutaj jest jeszcze jedna taka rzecz, proszę Państwa, bardzo istotna z tego wszystkiego, że proszę pamiętać, że nie można pewnych rzeczy również tylko i wyłącznie przerzucać na samorząd. My jesteśmy w stanie wiele rzeczy zorganizować, jesteśmy w stanie wiele rzeczy wykonać. Natomiast tak jak tutaj wcześniej usłyszeliśmy, my na dzień dzisiejszy łagodzimy skutki tego strajku, natomiast nie jesteśmy tego strajku w stanie ani zatrzymać, ani nie jesteśmy w stanie tej fali po prostu, która być może konsekwencją tego jedno-dwudniowego strajku to jest jeszcze do przetrzymania. Ale pamiętajcie Państwo, że ten strajk jest ogłoszony bezterminowo. I za kilkanaście dni nie znam samorządu, który będzie w stanie po prostu powiedzieć, że rzeczywiście, bo z tego nam się zaczynają robić po trochu takie wakacje. I być może rzeczywiście trzeba będzie wyjść z taką ofertą do tych młodych ludzi, no bo jeżeli rzeczywiście dłużej nie będziemy rząd nie będzie w stanie zakończyć tego strajku ze związkami nauczycielskimi, no to trzeba będzie po prostu przejść na kolejny etap, nad tym już będziemy pracować w tym momencie. Co dalej? Jakby to miało się gdzieś tam wydłużyć? Mamy powołany zespół też do spraw kryzysowych, natomiast tutaj chodzi o kryzys w oświacie i na bieżąco monitorujemy sytuację, na bieżąco rozmawiamy, spotykamy się z dyrektorami szkół, tak jak Państwo to, co wiedzieliście, co powiedzieliśmy na początku, byliśmy dzisiaj w szkołach, to nie znaczy, że to będzie incydentalne takie nasze wyjście do szkół, po prostu dzisiaj pojechaliśmy zobaczyć, ale będziemy na bieżąco, czy to ja osobiście, czy poprzez pracowników Urzędu Miejskiego będziemy monitorować sytuację, licząc na to, że dojdzie ona do szczęśliwego finału dla wszystkich. A przede wszystkim dla tych młodych ludzi, dla rodziców
I naprawdę najgorsze, co może się zawsze stać, właśnie jeżeli chodzi o strajki, to po prostu granie uczuciami i emocjami innych ludzi. A odnoszę wrażenie, że zaczyna to iść w tym kierunku, a jeżeli już nie poszło.